10-6 zwyciężyła drużyna UKS Futsal Nowiny w meczu z Hejro Rzeszów. Mecz odbył się 28 stycznia w hali zespołu szkół ponadpodstawowych w Nowinach. W pierwszej połowie meczu padła tylko jedna bramka. Dominik Szymkiewicz zdobył prowadzenie dla podopiecznych Michała Panasa. W drugiej połowie kolejne bramki zdobywali nie tylko gospodarze, ale także goście. W całym spotkaniu po 3 bramki strzelili Dominik Szymkiewicz i Marcin Lasota. Po razie zmusili bramkarza gości do kapitulacji Szymon Ubożak, Michał Łabęcki, Łukasz Góral i Mateusz Wójtowicz. Cieszy nas wygrana 10-6. Patrząc na wynik można pomyśleć, że było łatwo, fajnie i przyjemnie. Niestety nie. Pierwsza połowa bardzo zacięta, dużo sytuacji po naszej stronie. Niestety szwankowała skuteczność, chłopaki za bardzo chcieli. Myślę, że było to spowodowane tym, że ostatnie 3 mecze, czy nasze występy w Pucharze Polski, gdzie wygrywamy 3-0, a przegrywamy 4-3, spowodowało to, że chłopcy w końcu chcieli pokazać własnej publiczności, grając na swoim obiekcie, to, że potrafią dobrze grać i potrafią wygrywać. I chyba przez to, że za bardzo chcieli, troszeczkę brakowało tej skuteczności, bo 2 sytuacje, gdzie zawodnicy nie strzelają na pustą bramkę z metra, no o tym świadczą. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1-0 dla nas, chociaż ten wynik nie jest wynikiem bezpiecznym. Na co uczulałem chłopaków, prosiłem o to, żeby za wszelką cenę tych bramek nie szukać, żeby była konsekwencja w obronie. Cofnąłem troszkę drużynę na jedną, drugą i mówię, żebyśmy wchodzili z kontry. To poskutkowało, chłopaki strzeli kolejne bramki, w pewnym momencie zrobił się wynik 5-1. Można było pomyśleć, że już jest po meczu, no niestety padła bramka na 5-2, za chwilę kolejne 2 bramki pod rząd i znowu ta nasza bolączka, z którą nie możemy się uporać. Myślę, że po tym meczu już wszystko będzie dobrze i to był taki mecz na przełamanie. Przystanie 5-4, Marcin Lasota strzelił bardzo ważną taką psychologiczną bramkę na 6-4. Chłopaki w końcu zaczęli grać swoje. Cały czas to, o co prosiłem, konsekwentnie w obronie. Dostaliśmy bramkę na 6-5 i to już taka była gra na styku. Bramka za bramkę. 6-5, 7-5, 7-6 i cały czas różnica tylko jednej bramki. No ale chłopaki, mówię, przełamali się. Myślę, że to jest ten mecz i to jest ten moment, że od tej chwili będziemy wygrywać, będziemy sprawiać naszym kibicom przyjemność i już nie będą zawiedzeni, kiedy wygrywamy 3-0, a przegrywamy 4-3. Teraz przeciwnik nas doganiał, od stanu 7-6, trafiliśmy kolejne 3 bramki i mecz zakończył się wynikiem, tak jak wspomniałem na początku, 10-6. To nas bardzo cieszy i tak jak mówię, mecz na przełamanie i teraz będzie tylko lepiej. Ze zwycięstwa zadowolony był także Arkadiusz Jędras, prezes UKS Futsal Nowiny. Przyznam szczerze, że z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień jestem coraz bardziej zadowolony, bo nasze założenia taktyczne, jak i szkoleniowe zaczynają przynosić efekt wreszcie. Powiem nieskromnie, że plany, które mieliśmy, faktycznie zaczynamy realizować w pełni, czyli już myślę od drugiego semestru roku szkolnego rozpoczniemy szkolenie uczniów szkół podstawowych, rozpoczniemy również treningi dla gimnazjalistów, tak żeby było zaplecze i myśl trenerska i ciągłość myśli trenerskiej dla zawodników seniorskich. Cóż mogę dodać? Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo na pewno fantastycznie gra się dla kibiców. Mimo że kibice przychodzą na mecze i tych kibiców jest czasami mniej, czasami więcej, zapraszam wszystkich Państwa, żeby uczestniczyć w tych emocjach sportowych. Tym bardziej, że drużyna, którą prowadzimy, to jest drużyna składająca się głównie z mieszkańców gminy. O tym należy pamiętać. Jesteśmy dla Państwa, chcemy Państwu również sprawiać emocje, te jak najmilsze. Gramy też również dla wyniku sportowego i dla rozsławiania naszej gminy. Także zapraszam jeszcze raz serdecznie. 11 lutego UKS Futsal Nowiny zmierzy się na swoim boisku z drużyną Fairplay Mielec. Natomiast w kolejne niedzielę zapraszamy sympatyków piłki nożnej na rozgrywki Nowińskiej Ligi Futsalu.